Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku biorę motor i jadę odszukać statek widmo Ghost Ship, jak go nazwali, statek duchów, który został porzucony. Później był widziany w październiku 2018 roku przez amerykańską Straż Przybrzeżną. Później w 2019 roku we wrześniu był zauważony przez Królewską Marynarkę Wojenną. No i ostatecznie w 2020 w lutym sztorm Dennis wyrzucił go w Kante Cork, u wybrzeży Ballycotton. No i tam właśnie osiadł na mieliźnie. Nazywa się ten statek Alta. Gdzieś tam wyczytałem, że wiele razy zmieniał nazwę, bo właśnie na tym statku jest inna nazwa. Jest nazwa Elias. Także no ciekawe, statek pokonał w ciągu 17 miesięcy jakieś 1500 km i jadę go obczaić, kurde, i nie mogę się doczekać, już dawno to planowałem, także cisnę. To miejsce, do którego zmierzam i gdzieś tam próbowałem odnaleźć ten statek, nie jest tak do końca bezpieczne. Ja miałem ładną pogodę, był odpływ, także jeśli ktoś się tam będzie wybierał w przyszłości, radzę naprawdę uważać. No i tyle, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Ciekawe, czy znajdę. Moja kumpeleczka dała mi namiary. Wiem mniej więcej tylko, gdzie ten statek się znajduje. Także zobaczę, czy w ogóle uda mi się go znaleźć i cisnę. Co za w ogóle miejsce? Szok! Tymi klifami będzie ciekawie iść, naprawdę. Dwie godzinki i pykło. Jeśli dobrze założyłem, to do kilometra powinien być gdzieś ten statek osadzone na mieliźnie. Ale w ogóle... A myślę, że tu się trzeba wspiąć i iść po prostu górą tam. Jest ścieżka tutaj, widzę, będzie może łatwiej. Dziwnie. Ja pierdolę. Nikogo tu nie ma, to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ja. Trzeba zejść na dół. Ha.
widzę. Widzę czubek. Jest. Pójdę dołem. Nie ma jakichś ogromnych fal, także nic mi nie grozi. Cecil, wójt, bo ja tu podążam normalnie. Eksploruję. Już się pojechał. Jest, widzę go. Widzę statek. Siul. No. Idziesz do niego? Widzisz? No. Jakby był przypływ, albo jakby była jakaś brzydka pogoda, to tam nie doszedł dołem. Trzeba było iść górą, a tu teraz dojdę normalnie dołem, ej. Sami się zastanawiam, jak się tu wdrapię na to. Nie przejdę stąd, nie ma szans. Nie będę skakał tu jak jakiś wariat. Fuck! Jak tam wleźć? Chyba się cofnę. Może tam bym dał radę jakoś wejść. Chciałbym bliżej tam podejść, nie? Tam też może się da zejść. Dobra, spróbujmy. Ale ostrzec kamienie. Dobra, tam się wdrapię. Spotkałem jeszcze jakąś grupę takich młodych ludzi. Powiedziałem im, żeby się raczej zawrócili, bo oni nie dojdą do statku. Więc chyba pójdą za mną. Chuje mnie to chowa. O, ten na tej żaglówce chłop przypłynął bliżej. Normalnie jakiś dżungli. Predator normalnie. Za dupcami. Tam jest lina. Można się może wspiąć. Na ten statek. Fest. Myślę, że tędy schodzą. Mam radę. Nie jest tak stromo. Idzie przypływ, więc nie ma za dużo czasu.
nie będę się wdupsał. Jestem sam, poza tym może lepiej nie ryzykować. Tego statku chyba. To gniazdo takie bocianie może? Ale muszę go klepnąć. Próbowałem go zepchnąć, ale nie da rady. Kurde, ugrząc na dobre. To była super przygoda. Już od dłuższego czasu chciałem przyjechać na ten statek. Ten statek, jak został wyrzucony, on był praktycznie w bardzo dobrym stanie. Później wybuchł tu jakiś pożar i sztormy go tutaj troszeczkę naruszyły, że tak powiem. Ale mam tam chyba, w necie są chyba jakieś tam foty, jak on został wyrzucony, jak wyglądał. Także coś tam wciepne i super. Niesamowite, masę metalu. Uwielbiam takie klimaty, więc cieszę się, że się udało. No nic, cisnę. To by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Znalazłem jeszcze kilka zdjęć w sieci, możecie sobie obczaić, jeśli jeszcze macie trochę siły. Ja naprawdę przestrzegam przed tym miejscem. Uważajcie na siebie i tyle. Życzę wam dużo zdrówka, szczęścia, miłości i do zobaczenia za tydzień. Hej!